Cześć, chciałbym Wam pokazać bardzo fajne urządzenie do rozruchu samochodu z Lidla. Tu mam stary akumulator, on ma w tej chwili około 10 V. Tu mam nowy, na potrzeby tego filmu założyłem sportem stary. Samochód Dodge Caliber 2.0 diesel. Zobaczmy, czy odpala. Kontrolki świecą. Niestety nie ma siły. Jest na tyle rozładowany, że nawet raz nie zakręci. Mamy tutaj urządzenie z Lidla Ultimate Speed UMAP 1200B2 12000B2. To jest ogólnie powerbank z funkcją rozruchu. Ma dwa gniazda USB do ładowania, 1 A i 2 A. Wyjście mikro USB. Latarkę po przytrzymaniu włącznika. Latarka się zapala. O, dość mocne światło daje. Można sobie w nocy poświecić. Tu cztery diody pokazują, że jest w pełni naładowane. No i tu mamy gniazdo. Gniazdo, do którego podpinamy nasze kable, co właśnie teraz zrobimy. Pomylić się nie można, bo mają taki specyficzny kształt. Wpinamy, migają nam na przemian diody. Idziemy do akumulatora. I teraz tak podpinamy, jak podaje producent, diodę minusową, znaczy krokodylka minusowego i następnie plusowego. Zaświeci nam się zielone światło. O, proszę, i mamy w tym czasie rzekomo 20 sekund na to, aby uruchomić auto. Przypominam, jest to 2.0 diesel i zapalił. Urządzenie w tej chwili wydaje dźwięki, żeby je odłączyć. Jest to naprawdę spoko opcja. Podejrzewam, że nawet nic nie ubyło. Tak, nadal są cztery diody. W zestawie mamy takie gniazdo pod zapalniczkę. Jakbyśmy chcieli, nie wiem, coś podłączyć na 12 V, wpinamy sobie tutaj. Mamy oczywiście ładowarkę 5 V, 1 A. No i fajne kable do ładowania telefonu. W zasadzie można powiedzieć mini USB, USB-C i micro USB. Te dwa do telefonów, trzecie na przykład do nawigacji albo czegoś, cokolwiek. No, powiem Wam szczerze, za takie pieniądze, ja akurat dałem 229 zł. Zamówiłem sobie przez sklep Lidla online. Po zamówieniu okazało się, że wpadła promocja na 199 zł. No ale cóż, wysyłka była powyżej 200 zł za darmo, także za 229 zł super opcja. Dopóki nie kupiłem akumulatora, bodajże odpalałem chyba z 8 razy z pomocą tego. Raz tylko doładowałem, jak spadło do dwóch kresek, ale jest to naprawdę dobra opcja. Samochody benzynowe do 3 litrów pojemności, 6-cylindrowe. I samochody diesla do 2 litrów pojemności. Ale podejrzewam, że bez problemu dałyby radę i z większymi. Aczkolwiek producent deklaruje, że 2 litry diesel. Także myślę, że warto. Moja opinia jest pozytywna, jeśli chodzi o to urządzenie. Ja w każdym razie polecam.
coś takiego sobie wozić. No mi aczkolwiek teraz mi już raczej nie będzie potrzebne, bo kupiłem nowy akumulator, ale może się przyda gdzieś w trasie, jak komuś się coś stanie, rozładuje się komuś akumulator zimą, wtedy mogę chętnie podejść i pomóc. Urządzenie mieści się w kieszeni. Ma 12 000 mAh pojemności przy 3,2 V. Niby 3000 mAh przy 12 V. Ale spokojnie, naprawdę spokojnie daje sobie radę z odpaleniem silnika. Także jeszcze raz polecam i pozdrawiam.